czy gdziekolwiek indziej, nie wytrzyma, no i zrobi coś podobnego. Mówi pan, czarny scenariusz, to zrobił, się coś zrobił. I to tak, wystarczy. Zrobił. To ale będzie to czytelny znak dla kogo i co to za znak, jaki to symbol. Bo do tych słów o kondolencjach, o współczuciu, o tym, że znowu niewinni ludzie giną, jesteśmy już coraz bardziej przyzwyczajeni, jakkolwiek to brzmi. I teraz trudno wyłuskać z nich emocje, trudno wyłuskać treść. I co za tym idzie, jakieś konkretne działania na przyszłość. Chyba wydaje mi się, że coraz częściej mogą brać górę właśnie emocje i takie nieplanowane działania odwetowe, zemsty, czy po prostu z pewnej desperacji. Na jednej linii, fali. Znaczy to... No. Emocje tak, natomiast jednak ludzie trochę myślą. I to, co staram się powiedzieć, to to, że ponieważ widać, że tego typu ataki, w gruncie rzeczy, one niczym, jeżeli komukolwiek, do czegokolwiek służą, to służą wyłącznie dżihadystom, służą wyłącznie temu, żeby muzułmanie w Europie mogli podtrzymywać narrację, że są zawsze ofiarami i żeby lewica krzyczała, że zagrożeniem jest prawica, a nie islamski fundamentalizm. I ludzie to widzą jednak, znaczy dlatego się powstrzymują, myślę, różni przed takimi atakami i grupy, które są no, ostro antyislamskie. W tym sklepie Simply Market też takie dziady przed takimi atakami stoją, się tak się gapią, wiesz? Myślę, że emocje, powiedziałbym, walczą gadają, coś tam ze plecami, jakby to kogo interesowało. Czy takie sytuacje się przekładają na współistnienie tych dwóch kultur, społeczności? No u nas jeszcze tego problemu nie ma, ale w takim Londynie te grupy kulturowe muszą cały czas współistnieć, muszą współdziałać, ludzie się będą dalej mijać w metrze i jedni będą się modlić w kościołach, inni w meczetach i nie będzie pewnych nawiązań społecznych. Widziałem i słyszałem, czytałem wypowiedź Polki, która pracuje w sklepie polskim sklepie w Londynie i mówi tak, zaraz obok mojego sklepu znajduje się meczet, więc moi najbliżsi sąsiedzi to muzułmanie, którzy przychodzą do nas robić zakupy i bardzo często kupują polski kefir. Ale dodaję od razu, że sąsiadów nie lubi, choć nigdy nie zachowali się nazrą obecnie, się ani świniny, jej znajomych nieodpowiednio. Się tłusty, takie nielubienie będzie miało teraz znaczenie. Będziemy się nie lubić, ale jakoś tam funkcjonować, bo a tak potem trzeba, mają rozum krótki. Mówią, że u nich matematyka na wysokim poziomie, a prostych rzeczy nie mogą pojąć, gdy się zasklepili i zagubili w szczegółach. Natomiast szatan, diabeł tkwi w szczegółach, panuje nad tym wszystkim, kieruje, steruje tymi dupkami, tymi głupkami, tymi kołkami rozporowymi. Społeczeństwa zachodniego, że ono jest islamofobiczne, ale Londyn jest wielkim miastem. No. To, że kilkanaście osób zostało rannych na jednej ulicy, nie przełoży się jeszcze na to, że ludzie przestaną kefir kupować albo że będą na siebie bardziej krzywo patrzeć przy kupowaniu kefiru. Natomiast mnie to ciekawi, dlaczego ta Polka się do tych klientów niechętnie odnosi. Nie lubi, bo nie może. No tak, ale to jest słaby argument. Znaczy to ja myślę, że to raczej mówi coś o Polce, niż mówi o Brytyjczykach, którzy jednak większość w Londynie stanowią. Ale to też o tym mówi, że my jesteśmy jeszcze zupełnie gdzieś na obrzeżach tego świata, w którym toczy się wojna z terroryzmem. Tak. Przez to, że nie lubimy, bo nie chcemy, bo się boimy i to nas ochroni, to nam da poczucie bezpieczeństwa. Nie, no to nas ochroni pozornie, no bo jednak Polacy są, no to chociaż ta Polka i kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy Polaków w Wielkiej Brytanii, no też przy poprzednim zamachu były ofiary polskie również, prawda? I przy poprzednim, zdaje się, również w Wielkiej Brytanii. Znaczy to, że zamachów nie ma w Polsce, nie znaczy, że Polacy nie stają się ich, że nie stają się ich ofiarami. Ona też się może stać ofiarą zamachu, niekoniecznie ze strony, raczej nie podejrzewam, ze strony swoich sąsiadów, którzy kupują u niej kefir, ale po prostu jako jedna z osób chodzących po ulicy w Londynie. To, że w Polsce nie ma muzułmanów, to Polaków w Polsce jakoś chroni, natomiast Polaków za granicą nie. Gdzie szukać przyczyn nienawiści? Jeśli chodzi o muzułmanów, o islam, ta nienawiść jest, bo też tak słyszymy często, jest gdzieś wpisana w to DNA tej religijności, tej duchowości. Tutaj stawiamy cudzysłów, bądź go nie stawiamy.
Nie. Ja nie uważam, że większość muzułmanów, nawet że znacząca bardzo część muzułmanów, którzy mieszkają w Europie Zachodniej, że nienawidzi Zachodu. Odnosi się, znaczna część, większość odnosi się z dystansem, może z jakąś niechęcią. I to głównie ze względu, natomiast jest oczywiście mniejszość, która nienawidzi tej kultury. Ale to jest mniejszość znacząca, to jest mniejszość tam licząca, nie wiem, między 10 a 20% pewnie. I przynajmniej kilkuprocentowa mniejszość, która jest gotowa tą kulturę zachodnią niszczyć. I to już wynika z ich fundamentalistycznego islamu, który oni wyznają i który twierdzi, że kultura islamska i religia jest znacznie, znaczy jest jedyną sensowną, dobrą kulturą, a wszystkie inne są potworami, które należy zniszczyć tak naprawdę, a podstawowym potworem jest kultura zachodnia, która korumpuje islam i według nich zamierza ten islam niszczyć. Natomiast to, co jest wspólne, myślę, większości muzułmanów jednak w Europie Zachodniej, to jest pewien dystans, znaczy to dystans, chęć utrzymania się oddzielnie od kultury zachodniej z prostego względu religijnego, mianowicie, że zbyt silny kontakt z tą kulturą może spowodować, że oni będą popełniać czyny, które jest haram, zabronione po prostu. A to jest jednak kultura, która potwornie zwraca uwagę na to, co jest zabronione, a co zabronione nie jest. No, w naszej kulturze mnóstwo rzeczy dla muzułmanów jest zabronione. Kiedy premier Theresa May mówi, że był to kolejny atak terrorystyczny, tym razem wymierzony w brytyjskich muzułmanów, a burmistrz Londynu mówi, to atak na nas wszystkich, to dobrze, zgadza się pan z taką narracją? Nie dzielimy na chrześcijan, na katolików, na muzułmanów, tylko na ludzi niewinnych, pokrzywdzonych i na ten atak będziemy odpowiadać i walczyć z terroryzmem w każdym jego przejawie? To jest droga na przyszłość? To jest takie, za przeproszeniem, pieprzenie polityków, no po prostu, nic z tego nie wynika kompletnie. I takie rozmywanie i mówienie tutaj wszyscy jesteśmy ofiarami, ja tak na wszystko, to są bzdury po prostu kompletne, no. Ja to mam mało cierpliwości bardzo do takich pierdół, niestety. No więc jeśli nie słuchać polityków, to jak samemu się bronić, jak samemu przygotować na takie sytuacje, jak patrzeć nie na można, obcego? Nie można. Nie można się przygotować na takie sytuacje. Po prostu nie można. One się na szczęście zdarzają bardzo rzadko, tak naprawdę, statystycznie. I szansa, że zginiemy w zamachu terrorystycznym, na szczęście, nawet jeżeli mieszkamy w Londynie, na szczęście jest bardzo niewielka. Można się tylko psychicznie nastawić na to, że takie ataki będą. Ale jak słyszymy nawet w Polsce takie słowa, że to jest niemożliwe, aby te dwie kultury współistniały, gdzieś razem współtworzyły rzeczywistość, bo to jest tak odmienne postrzeganie rzeczywistości. Islam czy chrześcijaństwo są tak daleko od siebie, że to jest niemożliwe. To co wtedy myśleć? Jak dyskutować? To prawda, że nie ma szans, aby koegzystować w spokoju i naturalnie współpracować. Jeśli ktoś się nie asymiluje, jeśli oni nie przyjmą naszych wartości, to znaczy, że nie ma szans, aby normalnie funkcjonować. Czy to błędne myślenie? Nie ma szans, aby żebrak trzeźwy wychodził. Żebrak przybyłowicz. Jeżeli nie przyjmą pewnego minimum wartości, to rzeczywiście nie ma szans. Dogaduje się. Minimum wartości, to znaczy zaakceptowaniu tego, że jest wolność słowa, że jest wolność w ogóle i ludzie mają prawo robić różne rzeczy, na przykład przestać być muzułmanami, jeśli im się to nie podoba, albo wyjść za mąż, czy się ożenić z dowolną osobą, a niekoniecznie z osobą, którą wskazują rodzice i która należy do tej samej religii. I jest możliwe współistnienie różnych kultur, ale musi być zaakceptowane pewne minimum ze strony kultury muzułmańskiej. Bez tego będzie nieustanne napięcie i konflikt. I ja raczej myślę, że będzie nieustanne napięcie i konflikt i to będzie raczej skalowało. I to jest w ogromnym stopniu niestety wina Zachodu i tego, że nie mówi bardzo wyraźnie, że osoby, które przebywają na Zachodzie, powinny akceptować te wartości, które tutaj są obowiązujące i te reguły zachowania, które tutaj są obowiązujące. Nie może być innych reguł dla Brytyjczyków, a innych reguł dla brytyjskich muzułmanów.
To jeszcze jeden cytat na koniec naszej rozmowy. I znów wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Przyszłość Europy to Unia Europejska oparta na wartościach i skuteczności. Kolejna złota myśl, czy projekt... Nie, no ja bym się zgodził, znaczy pod warunkiem, że Unia Europejska będzie potrafiła te wartości nie tylko wyartykułować, ale i bronić. I że będzie rzeczywiście potrafiła działać sprawnie, to ja myślę, że tak. Że żebrak chodzi pijany. Znaczy Europa, dogaduje się, przestaje istnieć Unia Europejska. I tam na Marszałkowski 21 i tutaj na Simply Market Saska Kemp. To nie jest szczęśliwy kontynent, w którym każdy kraj pielęgnuje swoje wartości narodowe, jak to się czasem niektórym wydaje, tylko to jest po prostu kraj chaosu, konfliktów wewnętrznych i konfliktów zewnętrznych. No jednak Unia, co by nie mówić, spowodowała, że Europa nie przeżywa wojny tak długo, jak to się nie zdarzyło chyba jeszcze nigdy w ciągu ostatnich 2000 lat jej historii. Nam się to wydaje, że to brak wojny jest stanem oczywistym, ale stanem oczywistym w Europie jest stan wojny, a nie braku wojny. Grzegorz Lindenberg z portalu euroislam.pl był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę, za ten komentarz. Prawie za 13 minut, godzina 22. Wracamy do kraju. W podsumowaniu dnia w Polskim Radiu 24 naszym kolejnym gościem jest dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwo. Nie zamierzamy pobierać od pacjentów, którzy w ramach ubezpieczenia zgłaszają się do szpitala publicznego, żadnych dopłat ani opłat. To jest nieporozumienie, tak mówił dziś Konstancja Radziwiłł, odnosząc się do doniesień mediów. Mówi, że za dużo emocji, ale premier Beata Szydło żąda wyjaśnień. Już pierwsze te wyjaśnienia miały miejsce, jutro będą kolejne. Jest więc czego się bać, panie doktorze, będziemy płacić, będziemy stać w dwóch różnych kolejkach, chociaż już teraz stoimy w dwóch, może w trzeciej, no jakiejś nowej kolejce. Właśnie, musimy przede wszystkim zdiagnozować stan obecny i powiedzieć sobie, że przecież tak trochę jest. Myślę, że pomysły, plany i działania pana ministra Radziwiłła, kierownictwa resortu idą w stronę pewnego znormalizowania sytuacji. Wyjaśnię, dlaczego tak sądzę. Uważam, że rzeczywiście jest pewne nieporozumienie, bo pojawiły się zaraz po tych doniesieniach piątkowych takie informacje, że otóż do jakichś ubezpieczeniowych procedur, które mamy jak gdyby w pakiecie, cudzysłów, za darmo, tak jak mówią pacjenci, będziemy teraz dopłacać jakieś dodatkowe sumy i nie będzie to rodzaj daniny, którą dodatkowo będziemy dawać szpitalowi publicznemu, SPZOZ-owi tak dokładnie. Otóż nie. Rzeczy, które będą ubezpieczeniowe, pozostaną. Będzie zwiększana składka, tak jak wiemy, i w związku z tym rodzi się nadzieja, mam nadzieję, że niepłonna nadzieja, że w związku z coraz większą składką, oby to następowało jak najszybciej, ta liczba procedur, cudzysłów dalej, za darmo, czyli ubezpieczeniowych, za których pacjent nie płaci, ma w ramach pakietu ubezpieczeniowego, będzie się zwiększała. I to jest jedna rzeczywistość. Druga rzeczywistość to jest taka, że w momencie, kiedy pacjent chciałby w tym samym szpitalu uzyskać zupełnie komercyjne świadczenie zdrowotne, operacje, zabieg, badanie diagnostyczne, a szpital spełniłby określone warunki, to znaczy wydzielił sprzęt, wydzielił personel, wydzielił godziny pracy, to może takie rzeczy czynić. Tak się dzieje w tych miejscach, w tych szpitalach, które stały się spółkami. Natomiast te, które są, mają statut SPZOS-ów, nie mogą tego czynić. Stąd jak gdyby przywrócenie takiej możliwości, czy danie takiej możliwości tego typu placówkom lecznictwa zamkniętego. Ale strach, rozumiem, pacjenta pojawia się w tym momencie, że być może zostanie on poproszony o oczekiwanie jeszcze kolejnego tygodnia, miesiąca po 400 dniach oczekiwania na swój zabieg czy badanie, bo ktoś przyszedł i wyłożył pieniądze i ma jakby pierwszeństwo w tym momencie. No tak nie może być. Tak oczywiście nie może być. To strach ma wielkie oczy? To strach ma chyba jednak zbyt duże i wielkie oczy. Oczywiście wszystko to, gdzie jest styk publicznego, ubezpieczeniowego z komercyjnym, musi być jasno określone.
musi być jasno określone. Tutaj postawmy trzy wykrzykniki, albowiem pole do nadużyć, pole co więcej, do korupcji, do jakichś tego typu zawirowań, mówiąc najdelikatniej, oczywiście istnieje, ale istnieć nie będzie. Tutaj ten projekt, który jest w konsultacjach społecznych, który ma być omawiany społecznie, który jeszcze jest w bardzo, bardzo wstępnej fazie, nie mówi tylko tyle, że trzeba jasno i precyzyjnie oddzielić tego typu świadczenia. Natomiast z drugiej strony musimy sobie powiedzieć tak. Niektóre pracownie tomografii komputerowej, rezonansu elektromagnetycznego, czyli procesu takich wysokospecjalistycznych w publicznych szpitalach, stoją puste od którejś tam godziny. Nie ma na nie środków finansowych dodatkowych i no, mamy nadzieję, że oczywiście ta pula będzie zwiększana, jak powiedziałem, ale póki co tych środków jest jeszcze niewiele. Takie rozwiązanie, które pozwoliłoby w sytuacji, jeszcze raz powtórzę, bo to trzeba do znudzenia chyba mówić, jasno określone, oddzielonych od ubezpieczeniowych, świadczyć usługi komercyjne, to przecież szpitalowi według oceny resortu około 5% środków zwiększy się. My w tym nie za dużym budżecie, mówiąc najdelikatniej, ochrony zdrowia, gdzie wydajemy 4,4 PKB środków publicznych na świadczenia zdrowotne, musimy liczyć bardzo każdą złotówkę i wspierać także te podmioty lecznicze, które nie tylko pewne procedury świadczą, procedury dobrze opłacane, procedury, których nie ma na rynku publicznym, na których jest duży popyt pacjentów, ale te, które świadczą bardzo holistyczną opiekę nad pacjentem, mają izbę przyjęć, świadczą usługi 24-godzinne i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zatem tego typu placówki, czyli mówiąc w skrócie pewnym, w pewnym uproszczeniu, duże szpitale kliniczne, duże szpitale wojewódzkie, uniwersyteckie, także szpitale powiatowe, które nie stały się spółkami, będą miały jakieś dodatkowe środki na swoją działalność, także to pozwoli na lepszą kadrę, na więcej kadry, być może na rozbudowę tego wszystkiego, co będzie także służyło w konsekwencji pacjentom w tej części ubezpieczeniowej. Wydaje mi się, że jest to wszystko do określenia, aczkolwiek wymaga bardzo, bardzo skrupulatnych decyzji i analiz także finansowych. Rozumiem, że taki sprzęt do rezonansu magnetycznego, jeśli pracuje do 18 i wykonuje swoją pracę w ramach ubezpieczenia, po 18 stoi bezczynnie, to może zarabiać na szpital w danej miejscowości czy powiecie i wtedy w tych wszystkich pozytywnych wyobrażeniach rzeczywistości i przyszłości zarobi na wszystkich i wszyscy skorzystają i ci ubezpieczeni, i ci nieubezpieczeni. Właśnie. Ja myślę, że to jest jakiś argument. To ta szklanka do połowy pełna, panie doktorze. Tak. Rozumiem. Ale jeszcze jeden wątek na koniec poruszmy, o którego pan zaczął naszą rozmowę, że i tak się tak dzieje, i tak mamy dwie kolejki. Sam Konstanty Radziwiłł mówi, że to sposób na ucywilizowanie pewnych mechanizmów, które i tak mają miejsce, ale pytanie, czy to jest tylko też dmuchanie na zimne i trochę tryb życzeniowy ciągle, czy krok do tego, aby nawet patrząc na tę szklankę pełną do połowy, faktycznie reformować służbę zdrowia, aby wszyscy czuli się bezpieczniej. No, ja myślę, że to jest patrzenie na szklankę, która do połowy jest pełna, ale równocześnie patrzenie perspektywiczne na konieczność reform. Bo sytuacja, jaką zastał resort, jaką zastało Ministerstwo Zdrowia, jest pełna naprawdę rzeczy złych. To ogromne kolejki, to właśnie niedofinansowanie, to nie najlepsza, mówiąc delikatnie, organizacja. I to nie z winy oczywiście pacjentów, ale także często nie z winy personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek, ratowników, fizjoterapeutów. To także wiele, wiele lat pewnego rodzaju zaniedbań, które trzeba naprawić, zmienić. No, mówiąc mocno, zreformować jednak. Myślę, że po tych wyjaśnieniach nie będzie problemu z tym, żeby realizować ten projekt. Tak, o projekcie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej mówi Konstanty Radziwiłł. Dzisiaj pierwsza część tłumaczeń, jutro druga. Zobaczymy, jaki będzie ich skutek. Dziękuję tymczasem za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio 24. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Kłaniam się nisko. Za 5 minut 22. Już oddaję
głos blogerowi Marcinowi Królikowi. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. No niestety na internetowej agendzie znów mamy terroryzm. Kolejny zamach w Londynie, jednak tym razem pojawiło się kilka nowych wątków. Choćby ten, o którym mogliśmy dziś przeczytać na kilku portalach, a mianowicie, że w przeciwieństwie do poprzednich ataków brytyjskie służby bardzo szybko zaczęły używać słowa zamach. Zaś do wiadomości publicznej równie szybko zostało podane, że napastnik był biały i, uwaga, gładko ogolony, co zresztą stało się przedmiotem kpin brytyjskich użytkowników Twittera, których cytuje dziś portal do rzeczy.pl. Być może w pewnym momencie w Europie zostanie przekroczona pewna granica i zaczniemy zabijać się nawzajem, powiedział z kolei portalowi Fronda profesor Kazimierz Kik. To bardzo niebezpieczna tendencja, której nie sposób powstrzymać zwykłymi siłami policyjnymi. Świat euroatlantycki będzie ofiarą własnej lekkomyślności, dodał. Nerwy na wody ciężko było utrzymać Piotrowi Wrońskiemu, czemu dał wyraz na Facebooku żarliwą tyradą przeciwko profesorom i ekspertom od terroryzmu i islamu. Niech żyje blablanie, bo na blablojącej relatywizacji obecna Europa stoi, grzmiał. Internautów nieco zaskakuje też najnowsza retoryka Dominiki Wielowiejskiej, która w swoich ostatnich tweetach przekonuje Polaków do otwarcia się na migrantów argumentami ewangelicznymi. Spekulują, czy aby pani redaktor przypadkiem nie przeszła głębokiej duchowej przemiany i nie postanowiła wstąpić do jakiegoś zakonu, na przykład sióstr zgromadzenia sióstr szechterianek. Powstało również kilka memów pokazujących, jak wyglądałaby w habicie. No są też pytania, czy od teraz na Czerskiej będzie odnawiana koronka, no i kiedy siostra Dominika przyłączy się do ruchu pro-life. Ze spraw krajowych warto odnotować też start nowej internetowej telewizji w Polsce.pl, która jest dzieckiem portalu w polityce.pl oraz wywiad, jakiego temu raczkującemu medium udzieliła premier Beata Szydło. Odniosła się w nim do swojego przemówienia w Auschwitz i wywołanej przez nie burzy w szklance medialnej wody. To dowód, w jaki sposób manipulowane są słowa polityków PiS, mówiła. Przez dwa dni obserwowałam tę histerię i postanowiłam nie zabierać głosu z szacunku dla miejsca. Powtórzyłabym te słowa. Premier odniosła się też do kwestii migrantów, mówiąc zaskakująco zbieżnie z tym, co swego czasu diagnozował guru lewicy Sławoj Żiżek, a mianowicie, że tworzenie tym ludziom iluzji, że będą mogli tutaj spokojnie żyć, no jest wobec nich nieuczciwe. Politycy przymusowymi relokacjami chcą zaś uspokoić swoje własne sumienie. Tymczasem niektórzy internauci, a wraz z nimi portal Niezależna, który ich cytuje, no martwią się o samopoczucie totalnej opozycji po spotkaniu premierów krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Beneluxu, na którym padło kilka ciepłych słów o naszych wskaźnikach gospodarczych, a padły one między innymi, jak odnotowuje portal, z ust premiera Holandii. Biedna opozycja, jak nie idzie, tak nie, to nie idzie, zatwitowała Zuzanna Dąbrowska. Tak wygląda osamotniona Polska, zawtórował jej niejaki pan polski, a jeszcze ktoś inny stwierdził, że pewnie udadzą, że tego nie słyszeli. Tyle na dzisiaj. Ponownie słyszymy się jutro. Do usłyszenia. Mówił wieczoru. Bloger Marcin Królik. Do usłyszenia. Jest 21:58. Mateusz Drozda. Dziękuję również Państwu za biegłą godzinę. Reklama. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Autopromocja. Kultura to nie tylko wielka sztuka. To także formy naszego społecznego funkcjonowania. Kultura bycia i życia. I o tym właśnie traktują rozmowy z cyklu Kwadratura Kultury. Zapraszam do słuchania w poniedziałki o godzinie 22:10. Monika Małkowska. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 22. Czas na informacje dnia. Premier Beata Szydło przekazała premierowi Węgier Wiktorowi Orbanowi roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Przedstawiciele środowisk akademickich debatują nad rozwiązaniami dotyczącymi nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.
Sopocie rozpoczął się 17. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Maja Borkowska, zapraszam. W Zamku Królewskim w Warszawie premier Beata Szydło przekazała premierowi Węgier Wiktorowi Orbanowi roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Zarówno szefowa polskiego rządu, jak i węgierski premier mówili o rosnącym znaczeniu regionalnej inicjatywy, w skład której wchodzą także Czechy i Słowacja. Wcześniej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Beneluxu. Głównymi tematami rozmów były kryzys migracyjny, Brexit i partnerstwo wschodnie. O szczegółach reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Bez tematów tabu, ale i bez pełnego porozumienia we wszystkich omawianych kwestiach, za to z dużą otwartością na dialog i zrozumieniem uwarunkowań poszczególnych krajów. Tak według uczestników szczytu przebiegało dzisiejsze spotkanie w Warszawie. Premier Beata Szydło szczególnie podkreślała zgodę wszystkich liderów co do kontynuowania partnerstwa wschodniego. Opowiadamy się za otwartą polityką wobec tych krajów wschodniego sąsiedztwa, które chcą bliżej współpracować ze wspólnotą i implementować proeuropejskie reformy. Premier Szydło przypomniała, że jesienią w Brukseli odbędzie się szczyt Partnerstwa Wschodniego. Polska będzie zabiegać o to, aby deklaracja, którą przyjmiemy, miała możliwie konkretny, a zarazem strategiczny charakter. A tymczasem dobiegł końca szczyt państw V4 i krajów Beneluxu, który szefowa polskiego rządu ocenia jako niezbędny w obliczu wyzwań współczesności. Sytuacja w Europie stawia nas wobec konieczności wzmocnionej koordynacji stanowisk i wymiany opinii z naszymi partnerami, sojusznikami i przyjaciółmi z całej wspólnoty. Uczestnicy szczytu podkreślali, że dzisiejsze spotkanie pokazuje, jak sprawnym i potrzebnym formatem jest Grupa Wyszehradzka. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Zmniejszenie dystansu polskiego szkolnictwa wyższego wobec światowej czołówki uczelni wyższych to podstawowe założenie, które ma przyświecać twórcom nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. W ramach Narodowego Kongresu Nauki rektorzy i przedstawiciele uczelni debatują nad jej kształtem. Obecnie obowiązujące prawo o szkolnictwie wyższym ogranicza rozwój polskich uczelni, mówi wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Dodaje, że aby dynamiczny rozwój szkół wyższych w Polsce był możliwy, konieczna jest ścisła współpraca ministerstwa ze środowiskiem akademickim przy tworzeniu nowej ustawy. Nie było do tej pory ustawy, która by powstawała w tak szerokim dialogu ze środowiskiem zainteresowanym tą ustawą. Uniwersytet jest intelektualnym sumieniem społeczeństwa. W tej roli potrzebujemy polskich uczelni. Wicepremier zapewnia, że nowa ustawa pozwoli na większą autonomię danej uczelni. Dzisiaj dyskutujemy o wolności, o autonomii i o tym, jak tę znacznie szerszą w przyszłości przestrzeń wolności uczelnie mają w sposób mądry i odpowiedzialny wykorzystać. Jarosław Gowin dodaje, że przyszła ustawa nie wygasi kadencji rektorów, a wybór władz akademickich pozostanie nadal w rękach przedstawicieli uczelni. Nowe zasady wyboru władz uczelni, przede wszystkim wyboru rektora, wejdą w życie od roku 2020, więc od zakończenia kadencji obecnych władz uczelni. Projekt gotowej ustawy zostanie zaprezentowany we wrześniu tego roku na zakończenie Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Marcin Chmielnicki, Polskie Radio 24. Prezentacje słuchowisk i spektakli telewizyjnych, warsztaty i spotkania z gwiazdami. W Sopocie rozpoczął się 17. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. Dwa teatry. O Grand Prix rywalizuje w tym roku 26 słuchowisk i 13 spektakli telewizyjnych. Festiwalowa publiczność mogła już wysłuchać m.in. słuchowiska Tam, gdzie rosną poziomki Ingmara Bergmana z ostatnią rolą Danuty Szaflarskiej w Teatrze Polskiego Radia, mówi reżyser Mariusz Malec. To było niezwykłe spotkanie. To nie było pierwsze spotkanie, żeby już teraz z Danutą Szaflarską. Dla mnie pierwsze z Danutą Szaflarską, no i niestety ostatnie. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Dużo radości nam to, myślę, sprawiło i takich wspólnych poszukiwań. Zresztą wszystkim, bo pani Danuta to takie światło. W Sopocie odbyła się już także prezentacja słuchowiska Supernova Live Sandry Schwartz. To czarna komedia napisana w rytmie rap, zainspirowana kryminalną legendą Nowej Huty. Reżyser Waldemar Modestowicz przyznaje, że było to dla niego duże wyzwanie. Autorka oczywiście zabawiła się formą komiksu, a ja sobie myślałem, że to może być zabawne pokazanie tego w radiu. Nigdy tego nie robiłem. Udało mi się namówić do tego szaleństwa dobrze śpiewających, rapujących aktorów. No i troszkę się pobawiliśmy tym. No, nie ukrywam, że było to spore wyzwanie. Nigdy jeszcze z taką materią się nie zmierzyłem. Wygląda na to, że dobrze to wyszło. Minęło ponad pół roku i dalej mi się to podoba. Laureatów poznamy pojutrze podczas gali zamknięcia imprezy. W jej trakcie zostaną też wręczone wielkie nagrody za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Telewizji, w Teatrze Telewizji. W tym roku otrzymają je Ewa Dałkowska i Olgierd Łukaszewicz.
koniec pogoda. Noc z niewielkim zachmurzeniem, tylko na wybrzeżu więcej chmur i nad ranem słaby przelotny deszcz. Termometry pokażą od 12 stopni na północnym wschodzie do 17 na południowym zachodzie i zachodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami przelotny deszcz oraz burze lokalnie z gradem. Od 24 stopni na północnym wschodzie do 31 na południowym zachodzie, tylko nad samym morzem nieco chłodniej, około 20 stopni. W czasie burz może silnie wiać. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Poniedziałek, 19 dzień czerwca, punktualnie 6 minut po 22. Mateusz Drozda, dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam jeszcze do północy. A co przed nami? Kwadratura Kultury Moniki Małkowskiej już za kilka minut w Polskim Radiu 24. Natomiast tę godzinę naszego programu rozpoczynamy od felietonu. Cezary Krzysztopan. Usiłowałem się ostatnio dowiedzieć od paru radykalnych krytyków przemówienia premier Beaty Szydło w Auschwitz, który konkretnie fragment krytykują. Jedni pletli coś o kontekście, inni o domniemanych intencjach pani premier, ale tak naprawdę, choć próba wydawała się na Twitterze spora, żaden nie był mi w stanie podać konkretnego fragmentu. W jakim sensie z pomocą usiłował mi przyjść Janusz Lewandowski, który napisał: wybrała sobie Auschwitz, by wystąpić w roli strażnika czystości polskiej rasy. Trafnie! Właśnie w tym miejscu misję oczyszczania narodu z niepożądanych elementów doprowadzono do perfekcji. Donald Tusk jeden wie, gdzie ten dziwny człowiek odnalazł takie treści w wyżej wymienionym wystąpieniu. Oddać mu jednak muszę, że jego przypadek nasunął mi wniosek, że oto przeszliśmy do kolejnej fazy degeneracji opozycji totalnej, fazy psychiatrycznej. Przed wyborami mieliśmy do czynienia z fazą autorytarnej przemocy, kiedy to układ polityczno-medialno-biznesowy, głęboko utwierdzony w swojej bezalternatywności, był przekonany o tym, że wszystko mu wolno. Wolno mu robić cyrk ze śledztwa smoleńskiego, prawdopodobnie wolno mu fałszować wybory, bić legalnie demonstrujących, napadać na redakcje nielubianych mediów, inne odzyskiwać dla zaprzyjaźnionych biznesmenów lub usiłować, jak to malowniczo określił pasterz niewierzących cwaniaczków, zniszczyć. Inwigilować obrońców krzyża, blogerów, dziennikarzy, masowo jumać nieruchomości. Krótko mówiąc, kraść, łżeć i trzymać za mordę głupich Polaczków, którzy, jak wiadomo, bez tej światłej opieki mogliby sobie nie dać rady. Po wyborach, przegranych prawdopodobnie w wyniku ich dopilnowania przez ruch kontroli wyborów, te same środowiska po chwili dezorientacji, zanim jeszcze zdążyły wystąpić jakiekolwiek zagrożenia demokracji, weszły w fazę rewolucyjną. A to broniąc konstytucji, którą sami łamali choćby przy okazji przejęcia przez Komorowskiego Pałacu Prezydenckiego na podstawie paska informacyjnego w telewizji, a to przy okazji wybierania sobie nadprogramowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy pamiętamy kody, ciamajdany, odezwy do służby, te wypowiedziały posłuszeństwo legalnej władzy, listy z prośbą o zewnętrzną interwencję, rzekomo ćwierćmilionowe demonstracje, które okazywały się demonstracjami 50-tysięcznymi lub mniejszymi, i tak dalej, i temu podobne. I ta faza ma się, w wyniku kompletnej kompromitacji rewolucjonistów na różnych frontach, ku końcowi. Dlatego wydawało mi się, że mamy obecnie do czynienia z fazą metafizyczną, w której Mateusz Kijowski przestaje być miły. Przy dźwięku gromów na tle pędzących na jego skinie ołowianych chmur przybiera postać Herosa, który unosząc się 2,5 metra nad ziemią oraz nieco ponad pół metra nad łaszczącymi się na 500 Polaczkami, przywróci właściwą, poprzednią miarę rzeczy. Mniejsze Mateuszki będą w tym czasie wydawały odezwy i spisywały przekazania, a Grzegorz Schetyna zapewni oprawę techniczną nabożeństw. Wydaje się jednak, że bieg zdarzeń przyspieszył. I oto, czego dowodem jest pospołu ostatnie męczeństwo Władysława Wrasyniuka, jak i już kompletna, jak powiedziałem na wstępie, oderwana od faktów krytyka tego, czego Beata Szydło nie powiedziała, jesteśmy świadkami przejścia do fazy psychiatrycznej. Tak po ludzku powinniśmy, jak sądzę, nawet współczuć. Taka amputacja karuzel VAT-owskich, mafii paliwowej, państwowych dopłat do podobno wyrosłych u źródeł polskiego kapitalizmu biznesów, wysokich ubeckich uposażeń i całego tego wielopiętrowego klientelistycznego systemu musi być niezwykle bolesna. Nic dziwnego, że się ludzie w takich chwilach zachowują irracjonalnie. Z drugiej strony jednak rodzi się niezdrowo perwersyjne pytanie. Ciekawe, co dalej? Wieczór w Polskim Radiu 24. 22.10. Utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej to wzmocnienie, a nie osłabienie zawodowej armii, uważa dowódca nowej formacji generał Wiesław Kukuła. Dowódca Obrony Terytorialnej przekonywał w trakcie spotkania zorganizowanego przez Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych, że piąty rodzaj wojsk to także odpowiedź na nowe zagrożenia, zwłaszcza konflikty hybrydowe. Szczegóły w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
Dowódca broni terytorialnej konflikty hybrydowe obserwuje od lat. Jeszcze jako specjal, dowodząc jednostką komandosów z Lublińca, był przekonany, że w erze społeczeństwa informatycznego i wirtualnego konflikty, jakie znamy z historii, to przeszłość. Teraz, jak mówił w trakcie debaty z ekspertami generał Wiesław Kukuła, konflikt to coś, co trudno zauważyć w początkowej fazie. One się dzieją poniżej progu, który prawo określa jako wojnę. Toczą się w sposób, w którym w sposób oficjalny maskuje się rzeczywistych mocodawców i zleceniodawców. Siły zbrojne często angażuje się również podprogowo, bez ich oficjalnego zaangażowania. Architektami tych konfliktów są oficerowie służb specjalnych i oficerowie sił specjalnych, a siły specjalne są jednym z głównych ich aktorów. Te konflikty bazują generalnie na pewnych lukach, które tworzy się w zaniedbaniach, obszarach niewykorzystanych przez państwowość w społecznościach. Odpowiedzią na te luki mają być właśnie Wojska Broni Terytorialnej. Generał Kukuła tłumaczy, że żołnierze nowej formacji to ochotnicy, którzy na co dzień będą działać w lokalnych strukturach, ale jednocześnie stale będą gotowi do założenia munduru. Taka forma służby sprawdza się m.in. w Szwecji i Gwardii Królewskiej oraz w USA, gdzie działa Gwardia Narodowa. Rozwój piątego rodzaju wojsk w żaden sposób nie osłabi jednostek operacyjnych, zapewnia generał Kukuła. Podobne obawy były w trakcie tworzenia wojsk specjalnych. Prawie 2000 żołnierzy z wojsk operacyjnych zaangażowaliśmy w tworzenie wojsk specjalnych. Wojska specjalne nie doprowadziły do erozji wartości bojowych wojsk operacyjnych, a przeciwnie, je spotęgowały. Więc w bardzo podobny sposób patrzę na Wojska Obrony Terytorialnej. Ja widzę w tym same szanse. Żołnierze wojsk operacyjnych, tacy jak ja, wnosimy pewną wartość w te Wojska Obrony Terytorialnej. Personalnie budujemy tam pełne zdolności do połączoności, wpisujemy je w siły zbrojne. Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady OT, pułkownik Arkadiusz Mikołajczyk, zwraca z kolei uwagę, że największą wartością nowej formacji i jej żołnierzy jest znajomość lokalnego terenu i społeczności. My przede wszystkim budujemy formację na terytorialności, na społeczności, na ludziach, którzy mieszkają w danym otoczeniu. Dając taki przykład czasu pokoju, jest powódź. Zazwyczaj jako wojsko przychodzimy już po fakcie. My dziś chcemy odwrócić tą sytuację i poprzez właśnie naszych ludzi, którzy w tym otoczeniu będą mieszkać. Właśnie będą tym naszym okiem i uchem, które da nam informację o tym, że jest coś niepokojącego i możemy być krok do przodu. W ciągu 3 lat Wojska Obrony Terytorialnej mają liczyć około 53 tysięcy żołnierzy. W każdym województwie ma istnieć Brygada Obrony Terytorialnej. Pierwsze 3 jednostki działają w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku. W maju pierwszych 800 ochotników OT zakończyło 2 rodzaje szkolenie wyrównawcze dla rezerwistów oraz 16-dniowe szkolenie podstawowe dla tych osób, które wcześniej w armii nie służyły. Szkolenie to zakończyło się przysięgą. 13 minut po 22 już teraz będziemy mówić w Polskim Radiu 24 o kulturze. Kwadratura kultury. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj kwadratura kultury będzie nietypowa, albowiem mam tylko jednego gościa, a jest nim Grzegorz Sieczkowski, historyk, publicysta, a także posiadacz chyba największej liczby krawatów, przynajmniej współcześnie. Być może kiedyś ludzie, szczególnie mężczyźni, kolekcjonowali krawaty. Natomiast w tej chwili Grzegorz Sieczkowski jest moim zdaniem polskim rekordzistą. Może to nie jest rekord Guinnessa, ale w Polsce na pewno. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A tematem naszym dzisiaj jest sława, a raczej jak z nią zdobyć, jak do niej dojść, jak ją osiągnąć. Czy naprawdę trzeba coś umieć, coś wiedzieć, wyróżniać się w czymś? A może wystarczy być, jak to kiedyś napisał Jan Kosiński. Wystarczy być i po prostu już poprzez zasiedzenie się w tym świecie i udawanie mędrca, robienia jakiejś nieznaczącej, może to już wystarczy. Wiadomo, że celebryci znani są z tego, że są znani i mają się bardzo różnych sposobów, żeby swoją sławę podtrzymać, żeby swoją pozycję podtrzymać. Na przykład ostatnio wyczytałam, że pewna znana osoba, znana z tego, że podawała wodę podczas programów telewizyjnych Kuby Wojewódzkiego. Na tę sławę, no właśnie w taki sposób zapracowała, ale chce ją podtrzymać i, uwaga, sprzedaje pudełka po butach markowych. Ogłosiła na Facebooku, że jak ktoś chce, może kupić pudełka po markowych butach, no żeby chyba otrzeć się o tę sławę. I tak było od zawsze, że
czasami ktoś zyskiwał pozycję w sposób zupełnie zaskakujący, albo bardzo się wysilał, żeby tę pozycję zdobyć. Zacznę historycznie, proszę Państwa, bo mam koło siebie historyka, więc musi być historycznie. Już starożytny. Tak, Herostrates. Herostrates, który przeszedł do historii jako ten, który podpalił Artemision, jeden z 7 cudów świata starożytnego. Absolutne arcydzieło i architektury, i rzeźbiarskie, bo były tam posągi dłuta, Fidiasza. No więc naprawdę arcydzieło spłonęło. Za to Herostrates został skazany na śmierć, i słusznie, ale także jego imię miało być wytarte, gumowane po wsze czasy ze wszystkich zapisków i annałów. Okazało się tak inaczej. Był wyciek i w tej chwili Herostrates jest sławny jako ten, który miał kompleks potrzeby bycia sławnym. No i mówimy o kompleksie Herostratesa. Tak to się zaczęło. A jak jest teraz, panie szanowny Grzegorzu, historyku zresztą? No jak jest teraz, wydaje mi się, że nie jest najgorzej. I to jest jakby spełnienie, ten pogoń za sławą jest spełnienie pewnych oczekiwań. W końcu media żyją z tego, że wymyślają konkursy, które można jakby najogólniej określić, jak zostać sławnym. Czyli te wszystkie bitwy na głosy, wszystkie konkursy z tańcami, bez tańców, z rozbierankami. Cały system tych pseudodokumentalnych nowel, które, czy programów, które są zbudowane na tym, że młodzi ludzie jadą prezentować się goło na wyspę i tam łażą na tej goło wyspie, jedni odpadają, bo nie spełniają warunków golizny i otoczenia, które im stawia jakieś tam, i oni uczestniczą w pewnym show, w pewnym sprzedawaniu wizerunku, w handlowaniu swoją nawet intymnością, bo jednak to jest, dlatego to wymieniam, bo jednak jest jakaś cena intymności, prawda, której nie powinniśmy, granica intymności, której nie powinniśmy przekraczać. No to jednak, tak nam się wydaje, bo my jesteśmy z innej epoki, może po prostu teraz nie ma takiej granicy, ale przecież no ten myślę, Big Brother, no to co? To było przekroczenie granicy intymności. Tak, ale to zawsze było. Jakaś forma Big Brothera zawsze była. W gruncie rzeczy tyle, że ona była w jakimś, no powiedzmy, odrzuceniu społecznym częściowo. To się mieści w tym, co kiedyś nazywaliśmy kulturą jarmarczną. I tyle, że kiedyś się szło na jarmark, dziś jarmark do nas przychodzi. I on jest stale obecny poprzez różne formy. Bo my włączając telewizję, także diabeł się da nabrać telefon, na duszę, a baba na to. Pobierając jakieś aplikacje, natychmiast trafiamy w sam środek jarmarku. Nawet nie chcemy tego. Mamy ten jarmark. Także jedziemy jutro w delegacji. Kiedyś jednak osoba, która... Dzisiaj jarmarkiem jest wszystko. Można karierę zrobić, że jest się za grubym i że ma się jakąś straszliwą chorobę, można zrobić karierę. Albo że się ma anoreksję. Albo że się... Bycie zdrowym już jest, że tak powiem, pewnym marginesem społecznym, bo jest nieciekawe, bo w końcu każdy może być zdrowym. No tak, ten jarmark do nas przychodzi w różny sposób i on ciągle będzie trafiał, więc myślę, że zawsze ludzie chcieli się zapisać do historii, to im tylko ułatwia. No ale pan jako historyk, szanowny panie Grzegorzu, zapisuje ich do historii, czy raczej na marginesie? Takie zjawiska, o których mówimy. To trzeba się umieć zapisać. To jest pytanie. Bo Herostrates umiał, choć go miano skreślić. To się potrafił zapisać. Byli tacy, co niestety potrafili się zapisać. Mówię niestety, bo to znaczy... Bo żeby też trafić poważniej w temat, to musimy sobie uświadomić, że takim światem jarmarcznym Arebur jest w gruncie rzeczy współczesny terroryzm, bo on działa na tych samych mechanizmach, tyle że ma przerażać. On wykorzystuje te same techniki społeczne
się niestety jakoś tam w historii, ponieważ się wiąże z ludzkim dramatem, zapisuje. Tam, gdzie są ofiary, to się zapisuje. To musimy pamiętać, że to poszukiwanie sławy jest również w masowych zbrodniach, które są dokonywane. Efektownie młody człowiek, który ma dostęp do broni, idzie do szkoły, sklepu, kina i zaczyna do ludzi strzelać. To też jest poszukiwanie i to niestety się też zapisuje w historii. To też jest widoczne w mediach w formie setek programów typu najsłynniejsi mordercy, przestępcy, którzy zabili ludzi i tak dalej. Więc musimy pamiętać, że ta strona efektowna, kolorowa tego świata jest strona czarna, nieprzyjemna i tak dalej, gdzie pewien rodzaj szaleńca oczekuje jakby zwrócenia uwagi publicznej na siebie. I o tym musimy pamiętać. To jest ten zapisanie się w historii tragiczne dla wielu ludzi i społeczeństw. Muszę się wytłumaczyć z Celeszczenia kartkami, ponieważ mam różne zapiski, ale między innymi znalazłam informację o tym, że muzułmanin, który tydzień po zamachu w Manchesterze chciał wykazać się chyba, jak rozumiem, dobrą wolą, stanął w publicznym miejscu w Manchesterze i miał czarną opaskę na oczach. Natomiast kim on jest, informowała inskrypcja postawiona obok, jestem muzułmaninem i ci ufam. A czy ty ufasz mi wystarczająco, aby mnie przytulić? Przechodnie przytulali. Kamera rejestrowała, a następnie okazało się, po co to wszystko jest. Otóż ani to nie była forma zbratania, ani nie była to forma ekspiacji. To była po prostu chęć zarobienia pieniędzy, bo okazało się, że ówże muzułmanin wrzucał filmiki na YouTube i na tym zarabiał. Więc czasami jest jeszcze bardziej to takie skomplikowane. Ale mówisz o tych właśnie mrocznych stronach atrakcji, że jak można powiedzieć, wejścia do historii poprzez zbrodnie. Istotnie, kiedy Madame Tissot zaczęła robić swój gabinet figur woskowych, największym powodzeniem cieszył się gabinet tortur i gabinet makabry. Zresztą, no wiadomo, w dawnych dziejach wielcy zbrodniarze, czy w dawnych czasach, jeżeli byli, nie wiem, wieszani, czy skazywani i odbywała się publiczna egzekucja, no to była atrakcja. Była atrakcja, ale też publiczny wymiar kary był formą postraszenia, bo często pamiętajmy, że publiczne egzekucje, egzekwowania kar też było, oglądanie było czasami przywiązane z przymusem, czyli że musieliśmy się stawić na ten. Były też, nie zapominajmy, że po II wojnie światowej zdarzało się również w Polsce, że egzekucje zbrodniarzy wojennych bywały publiczne. Nie wynikały tylko z tego powodu, że ludzie chcieli jakby, ale po prostu to był memento takie. To było takie też. Więc są oczywiście różne sytuacje w średniowieczu, w starożytności. Pręgierz stojący przed ratuszem był symbolem z jednej strony porządku społecznego, a także ponoszenia kary za łamanie ten porządek społeczny, zapowiedzią, że jest jakaś. I ten pręgierz jest pewnym symbolem do dzisiaj. On chyba na przykład, o ile dobrze pamiętam, jeszcze stoi w Poznaniu przed ratuszem. Chyba tak, jeśli mnie pamięć nie myli. Są miasta, w których jeszcze się ocalały śladowe jakieś tam formy pręgierzy. I one są były zawsze symbolem jakby ponoszenia kary. Oczywiście zaspokajały jakąś tam ale też publiczny potrzebę sprawiedliwości. Mhm. No bo jednak był karany złodziej, był karany ktoś, kto łamał reguły życia społecznego. Nie było tylko pastwienie się, co my dzisiaj... Okrucieństwa, tylko ten. Oczekiwano, że ktoś, kto kradnie, pozbawia go możliwości życia, będzie solidnie ukarany. Takie były ówczesne oczekiwania społeczne. Kary miały inny wymiar.
Ale niektórzy twierdzą, że były skuteczniejsze dzisiaj. Tak. Ale wiesz, zastanawia mnie to, bo chyba ci wielcy, czy średni, czy wręcz mali przestępcy, chyba oni nie oczekiwali takiego zakończenia swojego żywota i chyba nie chodziło im właśnie w początkowej fazie ich dokonań, jeśli tak to mogę określić, nie chodziło im o to, żeby zyskać sławę, tylko żeby zyskać majątek. No ale to każdy, kto chce odnieść sukces, liczy, że odniesie ten sukces. Przestępca też liczy, że nie będzie karany. Co więcej, jak się okazuje, niektórym finansistom, którzy dokonują, uchodzi to na sucho, a raczej cierpią nawet wybitni ludzie jak Leonard Cohen, który utracił, że tak powiem, majątek, no tak, na który ciężko zapracował. On miał nazwisko? A ktoś tam z nim zaprzyjaźniony korzystał z jego pieniędzy w sposób, na który on nie przewidział, że tak można skorzystać. Zaufał komuś. Więc oburzenie na przykład wobec systemów bankowych, na przykład tak, że się w ostatnich latach bierze, że ludzie zostawiają pieniądze na tak zwanych ryzykownych lokatach, po czym się okazuje, że te lokaty nie bez powodu nazywają się ryzykowne. No. No tak, ale ty poruszasz jeszcze inny aspekt. Mnie chodzi o takie, nie wiem, kiedy buzuje ego i nie wiadomo jak wykorzystać swój skromny potencjał. Wobec tego czasami ludzie mają się zupełnie wariackich pomysłów, też ryzykownych powiedziałabym, i też w końcu odwracających się przeciwko nim, ale ich nazwiska są zapisane gdzieś tam. Na przykład, kiedy przywołuję to nazwisko nie bez powodu, przepraszam bardzo, zostałam sama tutaj zapędzona. Na przykład, kiedy Andy Warhol został w 1968 roku ciężko poraniony przez pewną feministkę, emancypantkę, która była zawiedziona, bo chciała być jego gwiazdą. Nazywała się Victoria Solanis, więc jej nazwisko i imię przetrwało. Został ciężko poraniony dlatego, że jej ego było niewystarczająco usatysfakcjonowane, bo właśnie ona liczyła, że będzie gwiazdą. Nie stało się tak, a zemściła się na Andy Warholu, zemściła się za to, zarówno za swoje zawiedzione nadzieje, jak i za to, że on jest gwiazdorem, a ona nie. I proszę bardzo, a dlaczego mówiłam o Warholu? No bo przecież to on jest autorem słynnego powiedzenia, wielokrotnie cytowanego, że za jakiś czas każdy będzie miał 15 minut sławy. No i co? Mają ci ludzie sławę? Mają, bo mają poczucie, tak, po pierwsze telewizja daje wielu osobom, nie tylko tym przypadkowym, media w ogóle dają poczucie chwilowej sławy, że na przykład ktoś, kto wystąpił raz czy dwa razy w telewizji, jak poczuje się rozpoznawany w kiosku ruchu, w sklepiku, nagle niektórzy nie wytrzymują tego ciśnienia, bo ktoś ich widział w jakimś programie, proszą ich o autograf. Ja na przykład bardzo długo byłem podobny do Jerzego Sztura, w związku z czym moje wędrówki po Warszawie nocne powodowały tym, że za co przepraszam Jerzego Sztura, ale musiałem się podpisywać JS, żeby mieć święty sposób, bo pijanym nie wytłumaczę, że nie... A nie GS? Takie to było, że też GS można uznać, więc to był takim maźnięcie. Nie był to mój podpis, nie był to Jerzego Sztura, ale po prostu pijanym nie wytłumaczę, że jestem kimś innym. Dwa, mogę zapewnić Jerzego Sztura, że naprawdę jego sława była przynajmniej te kilkanaście lat temu wielka, ale mam też związane z tym zabawną historię, bowiem kiedyś napisałem felieton o tym, jak mnie mylono z Jerzym Szturem i w dzień ukazania się tego felietonu wsiadłem do windy i akurat windą jechał Jerzy Sztur i przyglądał się mnie. No o czym myślą? Zastanawiał się, kogo mu przypominam. Proszę Państwa, o tym, jak zostać sławnym dziś i jak zostawano, jak ludzie przechodzili do historii kiedyś w przeszłości, będziemy rozmawiać po skrócie wiadomości.
Tu Polskie Radio 24, zbliża się 22.30, czas na informacje dnia. Maja Borkowska, zapraszam. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł poinformował, że rozmawiał już z premier Beatą Szydło o planowanych ewentualnych opłatach za świadczenia w publicznych szpitalach. Szefowa rządu mówiła dziś, że będzie się domagała wyjaśnień w tej sprawie. Opłaty takie przewiduje nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, nad którą pracuje resort zdrowia. Zgodnie z projektem opłaty będą pobierane za świadczenia wykraczające poza ubezpieczenie pacjenta. Minister Konstanty Radziwiłł mówił w TVP Info, że tę sprawę przedstawi również jutro na posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Jutro zresztą będę przedstawiał również projekt czy oczekiwanie wzrostu nakładów na służbę zdrowia, bo to jedno z drugim jest komplementarne i myślę, że po tych wyjaśnieniach nie będzie problemu z tym, żeby realizować ten projekt. Naprawdę, moim zdaniem, wokół niego jest niepotrzebnie za dużo emocji, dlatego że on nie uderza w nikogo, poprawia kondycję publicznych jednostek, a tam, gdzie pacjenci chcą dostać się do lekarza prywatnie, to i tak to zjawisko występuje. Chodzi o to, żeby je ucywilizować i żeby z tego korzyść mieli zarówno pacjenci, jak i szpitale publiczne. Minister zdrowia ponownie zapewnił, że nie będzie zmian w zakresie korzystania z publicznych świadczeń zdrowotnych i w żadnym stopniu nie zostaną ograniczone uprawnienia pacjentów do nieodpłatnych świadczeń. Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej resort zdrowia przekazał do konsultacji społecznych. Mają one potrwać do 13 lipca. Premier Beata Szydło mówiła dziś, że zgodnie z programem PiS publiczna służba zdrowia ma być bezpłatna. Według premier w tej chwili nie ma możliwości wprowadzenia tego typu świadczeń, chyba że minister zdrowia będzie w stanie wykazać, że nie wpłynie to na dostępność świadczeń zdrowotnych. Brytyjska policja ujawniła tożsamość napastnika, który wjechał w grupę muzułmanów przy meczecie w Finsbury Park na północy Londynu. Wiemy już, jak nazywa się mężczyzna, którego wkrótce po ataku obezwładnili ludzie przebywający w okolicy meczetu. To 47-letni Darren Osborne, zamieszkały w Cardiff. Gdy go powaliliśmy na ziemię, spytałem, dlaczego ty to zrobiłeś niewinnym ludziom. Powiedział, chce zabić muzułmanów, a potem dodał, zabijcie mnie. Mówi BBC Abdul Rahman, jeden z interweniujących. Dzięki łasce Boga, ja i moi współpracownicy zdołaliśmy go otoczyć i uchronić przed krzywdą. Powstrzymaliśmy wszelkie formy ataków i obraźliwych gestów, jakie nadchodziły z różnych stron. To imam meczetu Mohamed Hamud, który apelował dziś o spokój i podkreślał dobrą pracę służby. Darren Osborne został zatrzymany pod zarzutem morderstwa. Szybko doszedł do tego drugi zarzut terroryzmu. Policja informuje o przeszukaniu domu w Walii. Funkcjonariusze są obecnie przekonani, że napastnik, który według mediów ma 4 dzieci, działał sam. Nie znajdował się wcześniej na celowniku służby. Dla Polskiego Radia z Finsbury Park Adam Dąbrowski. Unia Europejska i Wielka Brytania uzgodniły kalendarz rokowań w sprawie Brexitu i listę priorytetów. W Brukseli po raz pierwszy spotkali się negocjatorzy obu stron. Od lipca sesje negocjacyjne będą organizowane raz w miesiącu. Najpierw rokowania będą dotyczyć kwestii priorytetowych, zagwarantowania praw Europejczyków na Wyspach i Brytyjczyków w Unii, a także rozliczeń finansowych. Później rozmowy będą dotyczyć przyszłych relacji Londynu z Brukselą, poinformował główny unijny negocjator Michel Barnier. Ta pierwsza runda negocjacyjna była efektywna, bo czas płynie, a my chcemy zapewnić, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii nastąpi w uporządkowany sposób. Minister do spraw Brexitu David Davis poinformował, że w tym tygodniu na szczycie brytyjska premier ma przedstawić ofertę dotyczącą praw obywateli po Brexicie. A my opublikujemy w poniedziałek szczegółowy dokument z założeniami naszej oferty, która może być dobrą podstawą do osiągnięcia porozumienia. David Davis już powiedział, że celem Wielkiej Brytanii jest wyjście z unijnego rynku wewnętrznego i Unii Celnej, a zatem nadal aktualna jest tak zwana twarda wersja Brexitu. Beata Płomecka, Polskie Radio. W lasach Warmii i Mazur coraz bardziej sucho ostrzegają strażacy i leśnicy. Na obszarach podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie obowiązuje drugi średni stopień zagrożenia pożarowego. Służby apelują do mieszkańców regionu i turystów, by nie używać otwartego ognia w lesie oraz w odległości mniejszej niż 100 metrów od ściany lasu. Co roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie wydaje na ochronę przeciwpożarową ponad 4 miliony złotych. Do dyspozycji leśników są samolot gaśniczy i patrolowy oraz 40 wież obserwacyjnych. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kwadratura kultury. Ponownie wita Państwa Monika Małkowska i Grzegorz Sieczkowski, mój dzisiejszy gość, historyk. I dziś rozmawiam o tym, jak zostać sławnym. No różnych metod ludzie się i mają. Czasami słowa nie trwa długo.
panie Grzegorzu, prawda? Nie trwa długo i to jest też sława, co warto pamiętać. Czasami nie przychodzi na polu, o które się staramy. Był taki, jest taki świetny film braci Kondratiuków, Jak zdobyć sławę, kobietę i coś jeszcze. I coś jeszcze tam, czy ten. To jest tak, że w pierwszej historii ludzie trafiają do nieba, w drugiej historii tam kobietą. I jest trzecia historia, gdzie mieszkaniec takiego slamsiku pod nad rzeką buduje batyskaw, żeby zdobyć sławę.